Siemka, witam w odcinku, w którym odpowiemy sobie na wasze częste pytania, czyli w którą kapsułkę najlepiej inwestować z Paryża? No i to pytanie jest bardzo ciężkie, nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Dzisiaj sobie rozważymy po prostu kapsułki. Zacznijmy sobie od tego, że no każda kapsuła ma swoje mocne strony i myślę, że w pewnym momencie każda z nich w jakimś okresie czasu może być jakby najdroższą z Paryża. No, oczywiście tutaj mówię o drużynowych, natomiast autografy też myślę, że mogą być naprawdę spoko, ludzie ich nie doceniają, a to też jest fajna opcja. Autografy mistrzów, no to bym od razu z bomby odrzucił. W sensie mogą się wydarzyć jakieś niesamowite rzeczy, coś tego typu. Wiesz, o co chodzi, Vitality bankrutuje, czy tam cosik, no i to rośnie. Ale to raczej w to bym nie inwestował. Więc zostaje nam 6 kapsuł. Zaczniemy sobie od kapsułki Legend. Jej aktualnie jest najwięcej wystawionych na rynku. No i mamy tutaj drużyny z dużym fanbase'em, tak? Furia, Navi, Fnatic, Heroic, Vitality. I też naklejki są ładne, nie? No bo Furia to naprawdę topka, Fnatic fajne, minimalistyczne, też nie mają tła, jest to pierwszy raz od Katowic 2K14, kiedy właśnie mają logo bez tła, też no i te naklejki są po prostu ładne. No tutaj zagrożeniem jest to, że wiecie, ludzie się na to rzucą i może być po prostu tego za dużo na rynku, no i przez co ta cena nie będzie rosła tak szybko, jakbyśmy chcieli. Może być teraz pretendent. Mamy tutaj, moim zdaniem, naprawdę prześliczne naklejki. Pain, Gamer Legion, Apex, To Force, no tych, którym się podoba, innym nie. Moim zdaniem jest spoko. Mamy G2 Monte, który też jest tak i wygląda trochę inaczej. I to może być całkiem niedocenione. I przez to może naprawdę fajnie wybić. No bo legendy, ludzie myślą, dobra, to jakaś opcja. Kandydaci też myślą sobie, Małzik, to fajnie to wystrzeli. No a ci pretendenci myślę, że są niedoceniani całkiem, więc to może być faktor, a naklejki mają spoko, więc to może być naprawdę fajny faktor wzrostowy. No i mamy kandydata, tutaj na pewno Małzik, który no tą może ciągnąć cenę tej naklejki, znaczy kapsułki naprawdę wysoko. No niektóre miejsca też blokują slota, niektóre naklejki, na przykład taki ENS, no ale myślę, że kandydat też naprawdę spoko sprawa, no bo ten Małzik naprawdę może zdziałać. No poza tym Complexity mi się osobiście podoba, Fluxo też, więc te naklejki oprócz tego Małza też tu są. Natomiast no on najbardziej powinien pchać oczywiście cenę tej kapsuły w górę. Dalej mamy pojemnik z autografem kandydatów. I w środku są takie autografy jak VSM, takie jak Robs i takie jak Dexter. I to są aktualnie 3 najdroższe naklejki z Paryża w wersji holo. No i naprawdę ta kapsuła wydaje się gigamocarna, bo no fajnie są zestakowane po prostu. Tutaj te autografy przyjemne. Tutaj no w pretendentach autografach mamy na przykład Monesiego, który też jest dość wysoko. No i tak, no wiadomo, gracze tutaj Painu, Gamer Legionu, G2. No i na końcu legendy, między innymi Simple i też tu o Hadesik, naprawdę fajnie ma to zrobione, nie? Fajnie, mi się podoba. No więc, no ale myślę, że naprawdę ten kandydat na tle innych autografów to gigamocarnie póki co wymiata. No jedynie no, przez to, że wiecie, to jest tak całkiem oczywiste, że jak ktoś dłużej posiedzi, no że to jest naprawdę spoko opcja, to przez to może być tego za dużo, nie? Natomiast myślę, że no w long termie naprawdę to może oddać solidnie. No i na pewno będę chciał się zesplitować, nie że kupuję jedną kapsułkę i Bailando. No i no dobra, no postaram się oszacować od najbardziej do najmniej, które chciałbym iść. Więc tak, niech będzie na pierwszym miejscu pretendent, potem kandydat zwykły, potem autografy kandydatów, choć no tutaj to mogło się nawet zamienić miejscami, no i legendy. I w te kapsuły bym wszedł, pewnie dokupię też troszeczkę dosłownie jeszcze tutaj autografów legend i pretendentów, tego żeby po prostu mieć, no a w tych mistrzów raczej chyba w ogóle nie będę szedł, a jak już to jakieś naprawdę znikome ilości. Więc tak to się prezentuje. Napiszcie, co wy myślicie o tym, w co wy będziecie szli albo już poszliście. Dzięki, śledzić do następnego. Cześć.